Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nadchodzą wielkie zmiany w Ameryce. Za 3-4 tygodnie są wybory międzyprezydenckie. No bo 2022, no to są międzyprezydenckie, 2020 to były prezydenckie, 2024 będą prezydenckie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, wybory. No to jest to, co mamy w zasadzie. To jest ostatnia deska ratunku. Trzeba się popatrzeć naokoło, no i zobaczyć, zorientować się, czy jak był Trump, to benzyna była tańsza. Jak był Trump, to nie było wojny na Ukrainie. Jak był Trump, no to było bezpieczniej w miastach. Na teraz to wszystko zniknęło. To wszystko zniknęło. A co jest najważniejsze dla komunistów w Ameryce? No skrobanki i 6 stycznia. 6 stycznia, czyli kiedy 100 tysięcy niezadowolonych Amerykanów pojechało do swojej stolicy, do Waszyngtonu. No i tam 800 weszło do kongresu. No to jest najważniejsza rzecz. Dlaczego poszło 100 czy 200 tysięcy pojechało do Waszyngtonu? No dlatego, że komuniści palili Amerykę, palili Portland, Filadelfię, San Francisco, wszystkie miasta amerykańskie. No i komuniści mówili, że to jest naturalne prawo obywateli do protestów. No i ta konserwatywna strona pojechała. 200, 100, 200, 300 tysięcy to były potężne jakieś liczby. No i częściowo 800 czy 1000 weszło. Tam policja otwierała drzwi. Tam nikt nie zginął w sumie. Jedyne co to policja zabiła jakąś tam kobietę konserwatywną. No ale to jest to, co jest, ma jechać. Ma Partia Demokratyczna chce jechać na skrobankach i na 6 stycznia. Kogo interesuje w Ameryce skrobanki? No 2% społeczeństwa mówi, że to jest najważniejsza rzecz w Ameryce. Kogo interesuje to, co się stało 6 stycznia? No około 7% powiedziało, że to jest najważniejsze. Także nawet demokraci nie mówią, że te dwie sprawy są najważniejsze. No a teraz komisja znowu się zrobiła. Komuniści zrobili sąd, można powiedzieć kapturowy prawie, stalinowski. No i znowu skarżą. Cała Ameryka się śmieje, cały świat się śmieje, że to jest wszystko, żeby te wybory jakoś wygrać. Ta banda kretynów, oni przerwę mieli przez wakacje, 3 miesiące ta komisja do spraw 6 stycznia sobie zrobiła przerwę i teraz są wybory. No i oni myślą, że wygrają. Czarownica Nancy Pelosi, no to stara czarownica, ona jest przywódczynią Partii Demokratów, jest przywódczynią większości w Izbie Reprezentantów, no bo Izba Reprezentantów ma 435 reprezentantów, oni są wybierani na co 2 lata, na 2 lata. No i oni mają 220, Republikanie mają 215, tak? Także jest tylko 5 reprezentantów różnicy. Senatorów w Ameryce jest 50 stanów, każdy stan ma 2 senatorów. Czy jest mały stan jak Rhode Island, czy wielki stan jak Kalifornia, no to każdy ma 2 senatorów. Tyle tylko, że podział jest teraz 50 na 50, ale paluszek taki do wagi, no to ma wiceprezydentka Kamala Harris. No i wychodzi ta czarownica Pelosi, która prawdopodobnie będzie wyrzucana na pysk. Po listopadzie będzie wywalona na pysk. No i z Kalifornii najprawdopodobniej się przeprowadzi na Florydę. To będzie właśnie na poziomie wredności Jerzego Urbana. Być partyjnie, bezczelnym. No i Pelosi, ona nie daje wywiadów, ona ciągle wygląda jakby była zaprawiona albo pijana, tam bredzi, ona ma 80 parę lat, w polityce jest chyba ze 40, bredzi nieustannie, no ale
poszła na taki nocny program informacyjno-rozrywkowo-satyryczny ze Stephenem Colbertem, Late Show, czyli taki późny pokaz. No i ona tam w zasadzie no to podniecona była i twierdziła, że demokraci wygrają, czyli te komunistyczne świnie, ta partyjna strona, ta partyjna część, oni wychodzi i ona mówi, że mają lepszą organizację, dlatego wygra partia komunistyczna, lepszą organizację, mają lepszy przekaz, taki nadrzędny przekaz, ona mówi, no i że mają więcej pieniędzy, dlatego partia komunistów wygra. I ona mówi, że utrzymamy Izbę Reprezentantów no bo ona mówi w imieniu Izby Reprezentantów. Także wygramy jeszcze więcej tych miejsc. No to jest w sumie niesłyszalne, to jest niemożliwe. Statystycznie no to nigdy się nie stało. Od kiedy tam w Ameryce 1824 rok, no to się tak wyskrystalizowały te partie polityczne z jakąś taką no politycznie to się wszystko ustabilizowało i ten podział, powiedzmy, kongres i prezydent, no ten podział sił, podział władzy jest taki, że z reguły jak prezydent wygrywa, to później w wyborach międzyprezydenckich ludzie tak patrzą się naokoło, no i głosują na partię przeciwną. No i tak jedynie tak się nie stało dwa razy tak się nie stało, kiedy było w 1934 roku, kiedy prezydent Franklin Delano Roosevelt to zwiększył, po tym jak został wybrany, no to kongres się trochę zwiększył, ale to było w czasie tej wielkiej depresji, tej poważnej depresji, no a później drugi raz coś się stało, kiedy George Bush był wybrany, no to później w wyborach prezydenckich za dwa lata kongres uzyskał więcej miejsc republikanów, konserwatystów. No ale to tylko dlatego, że to było 11 września. To była poważna sprawa i ludzie byli jakoś tak podnieceni i jakoś no, działali tak, jak działali. To nie tylko szalona Pelosi opowiada te bajki. Jest taki jest kampania, nie kampania, jest komitet, przewodniczący komitetu Kongresu Wyborczego Demokratów, Patrick Mahlony, no i on w zasadzie, pomimo że powinien walczyć o swoje miejsce w kongresie, u siebie lokalnie, w lokalnym okręgu, no to on się zdecydował pojechać do wszystkich tych Amerykanów, którzy mieszkają w Europie i odwiedził Paryż, odwiedził Genewę, odwiedził Londyn, no i szuka pieniędzy wśród tych Amerykanów, którzy wybili. No ciekawe jest, że wybili tam, bo z reguły Amerykanie to się obiecują, że wyjadą wtedy, kiedy obiecywali, że wyjadą wtedy, kiedy Trump byłby wybrany, ale nigdy nie wyjechali. No można powiedzieć, no może tak, może w ich okręgach demokraci więcej dostaną głosu. Można sobie pomyśleć, że Mahlony będzie wybrany, pomimo że jeździ po całym świecie, żeby forsę zbierać. Może faktycznie te elekcje demokraci wzmocnią swoje szranki i swoje siły. Może faktycznie te wszystkie mądre głowy są, mają rację, mówią, że w tym roku to jest kompletnie inaczej i mówią, że tak ekonomicznie, że jest tak źle, ale to ludzie nie biorą do głowy, że prezydent w ogóle nie ma poparcia, ale też ludzie nie biorą do głowy, będą głosowali pomimo wszystko na lewactwo, na lewicę, na komunistów. Demokraci no, siedzą naprzeciwko poważnej sprawy.
co oni mogą zmienić przez 3-4 tygodnie. No w zasadzie to nic się nie zmieni. Inflacja, no inflacja jest jaka jest, 8, 9, 10%. Inflację każdy widzi na co dzień. Idzie kupować benzynę, kupować jedzenie, kupować dom. Wszystko widać. Czy te cwaniaczki z rezerw federalnych, no czy oni obniżaliby te stawki oprocentowania, jeżeli by inflacja miała być mniejsza, a oni niestety podnoszą. Teraz pożyczka 30-letnia na dom, no to średnio jest tam prawie 7%. To są spore oprocentowania. Także nic nie wskazuje na to, że to będzie spadało. Także wiadomo jak głosować. Teraz Ministerstwo Transportu ostatnio powiedziało, że benzyna podrożała o 26 centów na galonie, czyli tam jest znowu tam 3,60, 3,70 za galon, czyli to wychodzi tak pi razy około dolara za litr. No ja wiem, że ludzie w Europie no to tam śmieją się teraz, mówią, że chcieliby, żeby w Europie mogli płacić dolara za litr, jak w Ameryce, no ale Polacy, Amerykanie płacili, powiedzmy, za Trumpa płacili 75 centów za litr, albo powiedzmy 60 centów za litr. Także to jest dramatyczna różnica. No i ludzie wiedzą, jak głosować. No a dlaczego to się stało? No dlatego się stało, że Biden pozamykał rurociągi, Biden pozamykał kopalnie, Biden te wszystkie lokalne amerykańskie przemysł energetyczny pozamykał, a teraz Arabia Saudyjska. Arabia ma na 100 lat tej ropy, no i oni nie mogą czekać 100 lat z tą ropą, bo ta ropa po prostu zostanie w ziemi, jak Chińczycy naprodukują kosztem amerykańskich podatników tych paneli słonecznych i tych akumulatorów. No to teraz Arabia Saudyjska powiedziała, że pieprzy to wszystko, będzie podpompuje ceny benzyny na świecie i za to samo, co sprzeda, to będzie miała więcej pieniędzy. Arabia Saudyjska przez dziesiątki lat musiała kombinować tak, żeby nie była za droga ta ropa, no bo jak ropa jest za droga, no to ludzie zaczynają szukać nowszych źródeł energii. No i tam w latach 1970 Ameryka miała ten kryzys energetyczny, no ale Arabia Saudyjska dogaduje się z ruskimi, żeby manipulować cenami. No a to wszystko jest przez Bidena, tak? Biden w sumie do tego doprowadził. Tak, czy chociaż część demokratów będzie głosowała na Bidena za taki numer? No na pewno nie. Nikt z republikanów nie będzie głosował na Bidena, ale jeżeli połowa czy 3/4 demokratów będzie tylko głosować na Bidena, no to ta odpowiedź. Czy ekonomicznie to się wszystko poprawi? No w sumie jak są badania opinii społecznej, no to tylko 2% Amerykanów mówi, że sytuacja ekonomiczna jest wspaniała. To 2%, no nie wiadomo kto to mówi, te 2%. 15% mówi, że tak, sytuacja ekonomiczna jest dobra. 32% mówi, że sytuacja ekonomiczna jest taka sobie, a 48% to stwierdziła, że jest słaba albo bardzo, bardzo biedna. Także od paru lat, od w sumie jak Biden wszedł do Białego Domu, no to nie mówisz więcej niż 22% obywateli, że sytuacja jest dobra. No i co? I obywatele teraz znienacka zdecydują, że Biden kieruje cały kraj w dobrym kierunku. Ten gamoń wychodzi i wita się z jakimiś duchami w powietrzu, idzie w jakimś kierunku, powtarza to, co mu mówią na ucho. To jest po prostu nieprawdopodobne. Poparcie dla Bidena teraz jest około 40%, czyli
50% to są konserwatyści, no i w zasadzie poparcie to popierają demokraci, czyli powinno być poparcie 50%, czyli wszyscy demokraci powinni popierać. No ale jak jest 40%, no to jedna piąta demokratów nie popiera własnego prezydenta, także to już jest faktycznie makabra. No i jak się badania są i się pytają, czy Ameryka idzie w dobrym kierunku, no to tylko 26% mówi, że idzie w dobrym kierunku, czyli połowa demokratów mówi, że idzie w dobrym kierunku, połowa demokratów mówi, że nie idzie w dobrym kierunku i 50%, czyli wszyscy republikanie mówią, że nie idzie w dobrym kierunku. Czyli 1/4. Jak 1/4 wybierze demokratów? Czy bezpieczeństwo się poprawi? No nie poprawi się. Bezpieczeństwo się nie poprawi. Komuniści nawpychali wszystkich tych lewackich prokuratorów. No szczególnie ci prokuratorzy, no to są po prostu w wielu przypadkach to są czarnoskórzy komuniści, którzy zostali 10, 15, 20 lat temu powpychani na uczelnie za punkty za pochodzenie. Tam po prostu ich przepychali, oni przechodzili przez tą wszystką budżetówkę. W budżetówce po prostu na państwowych posadkach zostali wyszkoleni, no i później zostają prokuratorami. No i teraz ten syf kiła i mogiła w tych wszystkich miastach, no to właśnie jest przez tych wszystkich prokuratorów i sędziów z mniejszości etnicznych, którzy mają silne przekonania komunistyczne. No ogólnie czarnoskórzy, no to trzeba powiedzieć, że oni nie garną się w kierunku tam medycyny, inżynierii, jakichś takich przedmiotów ścisłych, chemii i tak dalej. 90% czarnoskórych, no to jak idzie na studia, no to są z reguły studia jakieś tam polityczne, studia społeczne, jak jakieś coś, gdzie można robotę państwową załapać, no to oni właśnie tam idą. No i teraz właśnie takie mamy rezultaty. Tak jak wspominałem, skrobanki nie uratują demokratów. 2 czy 4%, no to w ogóle nie ma żadnej szansy. No dużo tam wypychają najróżniejszych takich dziwaków z zielonymi włosami demokraci, dużo wypychają najróżniejszych antify i tak dalej. No to też ogólnie rzecz biorąc nie pomaga, tam oni się zerwą, ale to wszystko jest nie do opanowania. Pelosi, pomimo, że tak śpiewała, ona po prostu nie ma pojęcia. Zdecydowanie mają więcej gotówki, zdecydowanie mają więcej pieniędzy, żeby dotrzeć do wyborców, no bo mogą kupować ogłoszenia i tak dalej, i tak dalej, ale jednak demokraci dostaną ciężko w tyłek. No jedyne, co musi się stać, jest to, żeby republikanie po prostu jak dojdą do władzy, no to żeby muszą się zacząć zachowywać tak jak komuniści. Po prostu chyba tak samo jak komuniści to robią. Problemem z konserwatystami jest to, że konserwatyści jako chrześcijanie mają jakieś przebaczenie i no i nie szukają zemsty. No ale to jednak nie wyszło przez ostatnie 60 lat. Po prostu Ameryka została zniszczona, dlatego że republikanie nastawiali drugi, trzeci, czwarty i piąty policzek. To się musi zmienić. Nie można ciągle nadstawiać policzka. Po prostu trzeba walczyć tak jak ta druga strona i nie udawać, że jest się dżentelmenem, jak się z jakimś takim chamem walczy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Bidena, czy Baracka Obamę, nie głosujcie na wariatów. Zdrowia dla normalnych.